W sobotę 22 marca odbył się pierwszy wiosenny turniej piłki siatkowej kadetów w Bielawie. W sali sportowej zespołu szkół ogólnokształcących spotkały się cztery drużyny. Występuje czołówka rozgrywek kadetów z zeszłego roku. Jest to zespół Wiktorii, który wygrał, i Karlegnica, i nasz zespół, który zajął czwarte miejsce. Trzecia była Gwardia Wrocław, także naprawdę ścisła czołówka kadetów, która jest w tej chwili na Dolnym Śląsku. Plus zespół bielawianki juniorski, odmłodzony, ale jest to też mistrz Dolnego Śląska z sezonu 2013-2014. Tu występują grupy drużyny z czołówki, natomiast to, co w kraju grają zespoły, no to z tego, co wiemy, to są bardzo silne zespoły. Tam jest praca zupełnie inna, jak w młodzieżowym, jak u nas. Tam powstały szkoły sportowe, ta młodzież ma internaty, żywi się, trenuje pod 12 godzin tygodniowo, plus szkoła. No u nas takich warunków na razie nie ma. Myślę, że jeżeli chcemy coś zrobić na terenie w ogóle Dolnego Śląska, to niestety musimy się zastanowić, jak to budować. Na pewno trzeba mieć przynajmniej internat jeden, taki, gdzie ewentualnie będzie można ściągnąć z terenu tych najlepszych, najzdolniejszych. Wtedy możemy mówić o jakimś wyniku. Turniej był silnie obsadzony, a dodatkowo dla dwóch przyjezdnych zespołów był również sprawdzianem przed rozpoczynającymi się ćwierćfinałami Mistrzostw Polski, na których reprezentować będą województwo dolnośląskie. Tak, jesteśmy w trakcie przygotowania do turnieju. Zaczynamy turniej 28, 29, 30 w Wałbrzychu. No, bardzo ciężki turniej, wymagający zespoły, także no, zobaczymy, jak wpadniemy na tle tych zespołów, ale z tego, co wiem, to są to bardzo silne zespoły. Natomiast no, to jest też po kilkunastu latach awans do ćwierćfinału, to jednak w takich ćwierćfinałach ta młodzież musi niestety grać częściej, żeby się czuła pewniej. Ale to jest siatkówka, różne scenariusze mogą być, myślę, że na pewno pomoże. Turniej w Bielawie był swego rodzaju testem podopiecznych Jarosława Duszy. Rozegrano go systemem każdy z każdym, a mecz trwał tylko dwa sety. Za zwycięstwo 2-0 drużyna wygrana otrzymywała 3 punkty, przegrana 0. W przypadku remisu 1-1 zespół, który w tych dwóch setach zebrał więcej małych punktów, otrzymywał 2 punkty, a przeciwnik tylko 1. Ostatecznie o zwycięstwie w turnieju decydowało ostatnie 6. spotkanie, w którym Wiktoria Wałbrzych, mająca 4 punkty po dwóch meczach, grała z kadetami z Bielawy. Na wynik tego meczu czekali już kadeci i Karlegnica, którzy chwilę wcześniej pokonali 2-0 osłabionych juniorów bielawianki i po 3 spotkaniach mieli 6 punktów. Po wygranym przez Wiktorię pierwszym secie miejscowi kadeci postawili silny opór w drugiej partii, wygrali ją i tym samym urwali faworytom 1 punkt. Żeby więc można było wyłonić zwycięzcę pierwszego turnieju wiosennego kadetów, trzeba było liczyć małe punkty. Po podliczeniu wszystkich setów najlepsi okazali się kadeci Wiktorii Wałbrzych przed Ikarem Legnica i juniorami z bielawianki. My zapytaliśmy także trenera Dusza o ich przygotowania do najbliższego sezonu 2014-2015. Jesteśmy w tej chwili po ćwierćfinałach Mistrzostw Polski. Byliśmy w Jastrzębiu, rozegraliśmy tam 3 spotkania, przegraliśmy na przewagi z Nysą. Drugi mecz przegraliśmy zdecydowanie jednak z Wolejem Rybnie, gdzie w skład tego zespołu wchodzi 2 czy 3 kadrowiczów reprezentacji Polski. Natomiast w trzecim meczu wygraliśmy z pierwszoligowcem, z Kętrzaninem Kęty 3-1 i uważam to za bardzo duży sukces tego wyjazdu, bo zespół naprawdę był dobry. Myśmy zagrali dobre zawody. W tej chwili jest takie troszeczkę roztrenowanie, jeżeli chodzi o juniora i o kadeta. Przygotowujemy się do rozgrywek na plaży. Jeszcze w tym roku chcielibyśmy powalczyć w Mistrzostwach Dolnego Śląska. A skończymy trening w czerwcu. Natomiast w połowie sierpnia tradycyjnie wyjeżdżamy na obóz. Najprawdopodobniej Sarbinowo, a tak jak ostatnie 2 lata. A czy coś się nie zmieni, to jeszcze w tej chwili nie mogę zapewnić i powiedzieć, że tak będzie na pewno. Ale na pewno koło 15 sierpnia rozpoczniemy przygotowania do sezonu 2014-2015. Turniej został zorganizowany przez Bielawski Klub przy udziale Starostwa Powiatowego oraz OSIR-u. Kolejny turniej odbędzie się już 12 kwietnia, jednak tym razem rywalizować będą zespoły juniorskie.